Dzień dobry. Mamy dzisiaj 28 października 2020 roku. Piękną pogodę, 15 stopni. Postanowiłem dzisiaj kontrolnie odymić pszczoły apiwarolem, ponieważ w tym roku zdecydowałem się na leczenie kwasem mrówkowym przy pomocy cegieł, które można zobaczyć, jak działają bodajże na kanale Pasieki Galicyjskiej. I dzisiaj właśnie sprawdzam, jak to wyszło, ponieważ u mnie dość mocno działają mrówki i ja te dennice po kwasie mrówkowym miałem elegancko wyczyszczone, żadnego waroła. Więc dzisiaj odymiłem, a właściwie nadal odymiam. Tutaj przy tym ulu środkowym byłem chyba z półtorej godziny temu, jak nie dwie. I dlaczego ten ul chciałbym Wam pokazać? Bo w tym mam pszczołę Buckfast VSH od Toma Radziwonowskiego. W pozostałych ulach, to co mogę Wam powiedzieć, osy był kilku sztuk. 4, 5, tam do 8 bodajże. W tym ulu jeszcze nie sprawdzałem, więc nie wiem, ile jest. W tym było najgorzej, w tym było chyba z 12 czy 15, ale w tym ulu no tylko raz użyłem tego kwasu mrówkowego, więc w sumie spodziewałem się, że tu będzie najgorzej, ale ciekawiło mnie, jaki wynik. To co dzisiaj zrobię, to co teraz zrobię, to otworzę, wyciągnę tą zasuwkę od dołu i sobie policzymy, ile tam tego naspadało w te 2 godziny. I ciach. Muszę nagrywać niestety z ręki, ale myślę, że będzie widać. Tutaj jest chyba koleżanka. Patrzę akurat przez telefon, więc widzę tak jak wy. Chwilę. To nie. O. Tutaj mamy warozę. Mam nadzieję, że widać. Widać. Jeszcze się rusza. Ale kona. Dobra. Liczymy. Tu jest jedna. A takie liczenie przez telefon to nie liczenie. Palcem będę sobie wskazywał. Tu jest jedna. Tu jest druga. I chyba tyle. Tak. Jak na razie 2 sztuki warozy. Ja oczywiście tą zasuwkę zostawiam w ulu, ponieważ to jeszcze nie jest koniec teoretycznie spadania. Przyjdę tu jutro, jak mi mrówki wszystkiego nie opędzlują, to jeszcze coś policzę i dam znać najwyżej w komentarzu, czy było coś więcej, czy nie było. Także do zobaczenia. Cześć.